Dziś tylko dla panów wyjaśniam w filmie parę kwestii, które nas denerwują, nas kobiety. Witajcie kochani, kolejna Energy Boost Środa. Wita was Marzena Śmigielska. Ponieważ ostatnio było o tym, jak to kobiety atakują, zadając niby pytania, dostałam feedback od kobiet, aby nagrać też film dla panów i troszkę ich poedukować. Wytłumaczyć nasz punkt widzenia. Podnoszę zatem rękawice i dzisiaj film tylko i wyłącznie dla panów. Jak się przyjmie, pomyślę o całej serii filmów dla nich. Dlatego, drogie panie, pokażcie ten film swoim mężczyznom i koniecznie napiszcie mi w komentarzu, co o tym sądzą wasi panowie i wy sami. Dzisiaj, panowie, o kilku kwestiach, których my, kobiety, totalnie nie rozumiemy, a które nas, delikatnie mówiąc, dotykają. Pierwsza kwestia – szukanie czegoś. Powstało już na ten temat pełno memów, a mimo to pytanie, na przykład, gdzie jest durszlak, przyprawia nas o wkurwach. Po pierwsze, nie mieści nam się w głowie, że można, mieszkając tyle lat pod jednym dachem, nie wiedzieć, gdzie co jest, nawet jeśli na co dzień się nie sprząta albo nie gotuje. Szukacie też notorycznie wszystkiego w lodówce w taki sposób, aby prosić Boga, żeby po prostu nie znaleźć. Poświęć na to chwilę czasu, tak samo jak robimy to my. Zanim zadasz pytanie, popatrz. A wiecie, skąd się bierze wasze ciągłe szukanie wszystkiego? Z nieodkładania rzeczy na miejsce. My, kobiety, generalizuję teraz, ale staramy się odnieść wszystkie rzeczy, na przykład nożyczki do paznokci, zawsze na miejsce. Bo jeśli w nocy trzeba będzie wyciąć komuś skórkę albo paznokieć komuś z domowników, to pójdziemy tam po ciemku, nie budząc nikogo i mamy nadzieję, że one tam będą. Gdy ich nie ma, wkurzamy się i rano masz awanturę pewną jak w banku. Druga kwestia – pomoc w czymś, na czym się nie znamy. Weźmy taką sytuację. Kobieta prosi cię o pomoc w sprawach komputerowych, bo się po prostu na tym nie zna. A ty kpisz z niej, że nie może skumać tak prostej rzeczy, a pokazujesz już ją siódmy raz. Być może jest ona prosta dla ciebie, bo masz w tym kierunku wykształcenie. My nie prosimy was o zrobienie nam bigosu, gdy nie macie o tym pojęcia. Nie. A my wam go gotujemy, choć większość z nas nie ma gastronomicznego wykształcenia. Więc zamiast głupio gadać, po prostu pomóż kobiecie, nawet gdyby to było setny raz. Przecież każdy z nas ma inne priorytety i co inne jest dla nas ważne. Może dla nas robienie tabelek w Excelu nie jest najważniejsze. Czego nie rozumiesz? Na tym polega partnerstwo, na pomaganiu sobie. A jak już tu jestem przygotowany, to poruszę trzecią kwestię. Obiad. Wchodzicie do domu i od drzwi pytacie, jest obiad albo co na obiad? A gdy już zjecie, zachowujecie się jak w knajpie, gdzie kelnerka przyniosła wam i zabrała spod twarzy talerzy. Pomyśl, czy nie byłoby miło, gdybyś ty sprzątnął czasem ze stołu. Wiem, powiesz, ale ja wróciłem z pracy i jestem zmęczona. Jasne. Ja to cały dzień leżałam do góry wełną i nie mam prawa być zmęczona. Przecież większość z nas pracuje, a potem zajmuje się domem, praniem, sprzątaniem. A podobno jesteśmy waszymi ukochanymi, a nie służącymi. A tak się właśnie czasem czujemy. A wiecie, co najbardziej nas wkurza? To, że stoimy przy tych garach i najczęściej wymyślamy, co też zrobić, co zaskoczy mojego pana, po czym wołamy was na ten gorący obiad stojący na stole i cisza. Totalny brak szacunku do naszej pracy. Wiecie, co wtedy mamy ochotę zrobić? No. A na koniec czekamy na wasze dobre słowo. Ale nie w stylu, a ziemniaki to dzisiaj przypaliłaś, tylko dziękuję, kochanie, to było pyszne. Tak dużo wymagamy? A, i nie zawsze nam się przypala. Tylko czasami, jak się robi wszystko naraz, mając tylko dwie ręce i dziecko, które kręci się między nogami, to tak się zdarza. Nie wierzysz? Spróbuj sam. No. I na koniec wasze majtki tudzież skarpetki. Wiem, poczytałam o tym trochę i wiem, że wynika to podobno z ewolucji. Wynika to z czasów prehistorycznych, kiedy wycieraliście sobie tyłki liściem, a że był eko, to porzucaliście, gdzie popadło i stąd to wszystko. Rozumiem, że wasze majtki i skarpetki są czyste, bo zmieniacie je codziennie. Mam nadzieję, ale zostawianie ich gdzie popadnie trochę nas wkurza. Po pierwsze, jak czulibyście, gdybyśmy to my zostawiały na przykład przy kanapie w salonie nasze bądź co bądź zawsze brudne majtki? Po drugie, przecież jak je ściągasz, to chyba idziesz się myć do łazienki, a tam przecież jest kosz na brudną bieliznę. Oczywiście wynosimy za was milion razy, wy nawet o tym nie wiecie, bo nie pamiętacie, że je tam zostawiliście, więc proszę was, pamiętajcie, aby je ze sobą zabierać. Dajcie znać, jak wam się podobało.
Pozdrawiam serdecznie i zapraszam na kolejną Energy Boost Środę.